O, witam serdecznie. Dzisiaj się nudzi. Dzisiaj się nudzi, także dzisiaj sobie się pobawimy. Troszeczkę takie dziwolągi wam pokażę. A więc tak, włączmy sobie generatorek. Ok, mamy tutaj generator. I teraz tak, tu na pierwszym wyjściu mamy generator tego sinusa. Na drugim wyjściu, na tym kabelku, jest generator trigger, czyli częstotliwość odświeżania. Teraz sobie zobaczymy, czy on jest synchronizacja tak zwana. Włączymy je sobie. Ok, mamy włączoną synchronizację. Częstotliwość sobie tutaj możemy ustawić na przykład krótkofalarsko, czy 700 i megaherce, czyli 3.0, ok. Ok, generator włączony. Nie, musimy troszeczkę sobie dalej to odsunąć. Generator jest włączony, to teraz włączymy sobie oscyloskop. Setup, zaraz mi sobie się odpali. Setup default. Ok, na tym wejściu będziemy sobie sprawdzać teraz tak. Częstotliwość, co my tu mamy? Tu mamy dwie sondy podpięte ze sobą. Częstotliwość ustawiliśmy 3720. Podłączmy sobie, zróbmy auto. No mamy ładną częstotliwość. 3720. Zaraz jeszcze sobie sprawdźmy time frequency, czyli 3720, bo on tutaj ma taką odchyłkę delikatną, ale to mało ważne. I teraz tak, wyjście te drugie to jest ten nasz częstotliwość od synchronizacji, czyli odświeżania. Podłączmy sobie pod drugi kanał. Zróbmy auto. Oj, wypadło. No mamy częstotliwość, słuchajcie. Tu mamy 3720, tu mamy częstotliwość synchronizacji tego ustrojstwa. Dobra, to teraz tak, sobie przełączmy sobie oscyloskop na XY. Czyli tu mamy wejście X, zobaczcie, tu mamy kropeczkę. Ustawmy sobie tą kropeczkę na środku ekranu. O. OK. Tu mamy pierwszy poziom, tu mamy pion. Ustawiliśmy. I teraz tak, sobie puśćmy sobie synchronizację na poziom, no bo będziemy patrzeć sobie w poziomie. I puśćmy sobie częstotliwość 3700 w pionie. No i mamy w tej chwili kształt zsynchronizowanej tej fali nośnej 3720. Czyli tak wygląda nasza fala nośna, słuchajcie. Jeśli zrobimy sobie, o, możemy ją sobie przedłużyć i zobaczcie, tu widać, to zostaje wysłane w eter przez nasz nadajnik, żebyśmy dopięli tutaj sobie zamiast tej wejścia, dopięli sobie antenę. Jeśli to zamodulujemy, to będziemy widzieć dwie wstęgi boczne. Może to kiedyś wam pokażę, jak to wygląda, dwie wstęgi boczne. I słuchajcie, dobra, mamy od do naszą częstotliwość, bo akurat tak nam się wyświetla. Nasza fala nośna, fajnie, nie? No i teraz tak, co się stanie, gdy częstotliwość odświeżania mamy tą samą, czyli te pierwsze wejście, to jest częstotliwość odświeżania naszego obrazu. Co się stanie, jeśli my zaczniemy sobie zmieniać tutaj częstotliwość? Czyli jednym słowem częstotliwość, zobaczcie jakie fajne krzaczki, 3620, 3520, mamy znowu prostokąt. O, łapnęło synchronizację, pięknie. Mamy tu kwadracik, super. Oczywiście, jeśli nie będzie, przestanie wypadać ten synchronizacja. Idziemy sobie dalej. Co my tu możemy zrobić? Częstotliwość mamy. To fajnie wygląda, słuchajcie, to jest taki
ala prostokąt, taki przestrzenny, trójwymiarowy. Teraz jakieś dwie fale. Trochę zwiększymy. 6 MHz mamy w tej chwili na wyjściu. No to jedziemy wyżej. Oczywiście generator zdycha. O, znowu mieliśmy prawie kółko, czyli się pokryły nam dwie częstotliwości. Zaraz zobaczymy, gdzie ono było. Nie. 6, 500, 7 MHz. O, i mamy, słuchajcie, patrzcie, mamy rurkę, torus, zaraz będzie widać, o. Słabo to widać, kurczę, ale jak to rozciągnę, to będzie to widać, że to jest torus. Rureczka. Kurczę, no, słaba jakość, bo jest ciemno dosyć. To jedziemy dalej. Oczywiście napięcie w voltach się zmienia. Zobaczcie, jakie fajne kółeczka. To są wszystko zakłócenia, wszystko szumy z generatora. O, nawet zerwało przez moment synchronizację. Pojechał obraz w bok. O, patrzcie, pyk, pyk. 53, 60 MHz. To już nie w kij dmuchał, że tak powiem. W sumie ten jest do 100 MHz. O, ale fajne. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. To jest taki fajny znaczek. Momencik, może dopasujemy kamerkę. Zobaczcie, jak fajnie widać. Jaki piękny znaczek się pojawią. No to sobie, o, powiększmy go sobie trochę. Tak, i śliczne. No to dobra, to jedziemy dalej. O, koniec częstotliwości, 75 MHz i koniec częstotliwości. O, zobaczcie, tutaj musimy sobie zmniejszyć napięcie, bo tu były fajne efekty. Prawie kółko. Dobra, ale to nie będziemy się tym bawić, się pobawimy sobie tym. Cyk, cyk. Czekajcie, setup. Pach. Nie ma to co stary, dobry chapek. Oj, już się machnąłem, dobra. Tego spróbujemy obrócić i tutaj wstawić. Nudy, nie? W następnym odcinku pokażę wam, jeszcze parę fajnych funkcji, ale to może tak w niedalekiej przyszłości, nie? To w kąt. A ja sobie pogram w Tetrisa. Dobranoc.